Sala widowiskowa na prawie 200 osób powstała w Raczkach. To efekt remontu miejscowej remizy. Gmina postarała się o dofinansowanie remontu obiektu. Dzięki temu poprawiły się warunki lokalowe druhów, a gminie przybyła sala widowiskowa. Całość kosztowała ponad 5 milionów złotych, z czego połowa to środki samorządowe, a reszta dofinansowanie ze źródeł rządowych, wojewódzkich i Narodowego Centrum Kultury. Dodatkowo druhowie otrzymali nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy za prawie 900 tysięcy złotych. Tutaj z pomocą w zakupie przyszedł między innymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W sobotę odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej remizy i przekazanie wozu. Podczas uroczystości głos zabrali między innymi Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Szymulewski, wójt gminy Raczki i Stanisław Ostrowski, szef miejscowego klubu seniora. Także dzisiaj te samochody wraz z wyposażeniem to jest podstawowy sprzęt, bez którego trudno sobie wyobrazić pracę i misję strażaków. A jest to misja piękna, rzeczywiście, szanowni państwo, chyba nie ma bardziej szlachetnej dewizji niż ta, którą realizują na co dzień strażacy. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, albo Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, bo w obu wersjach znamy tę dewizę. Wszystkim strażakom i państwowym, i ochotnikom serdecznie dziękuję i gratuluję tego, co robicie, ale też chcę wam życzyć, żebyście cali i zdrowi, bezpiecznie wracali do swoich domów, do swoich jednostek, żeby nie było zdarzeń niebezpiecznych dla was, ale oczywiście, żeby nie było zdarzeń niebezpiecznych dla mieszkańców, bo wy ich chronicie, ich ratujecie z opresji. Z tego miejsca muszę powiedzieć, jesteście niezwykle szanowani, lubiani jako strażacy. To na tych się patrzy, na was się patrzy z szacunkiem, z podziwiem. Strażak to wzór, to człowiek godny zaufania, ktoś, kogo się podziwia za bohaterstwo, za odwagę. Strażak to ktoś, kto często widzi też i łzy wdzięczności. Z całego serca za służbę wszystkim strażakom, druhom, PSP, OSP bardzo serdecznie dziękuję. Dodajmy, że to nie jedyny powód do świętowania, jaki mają w tym roku druhowie OSP Raczki. W czerwcu będą bowiem obchodzić swoje stulecie.